18.10, Grażyna Rakowicz, witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia, a dzisiaj moim gościem jest podpułkownik Rafał Grzejszczak, komendant placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie komendancie, rozpocznijmy od tego, Straż Graniczna w Bydgoszczy, w centrum Polski, jak to jest możliwe? Jest możliwe, oczywiście Straż Graniczna jest na terytorium całego naszego kraju, realizuje zadania zarówno na granicy zewnętrznej, jak i na granicy wewnętrznej, w tym w województwie kujawsko-pomorskim. Nie tylko przy granicy naszego kraju, jak się okazuje. Jakie zadania w takim razie przede wszystkim? Funkcjonariusze kujawsko-pomorskiej Straży Granicznej realizują zadania w dwóch obszarach. Pierwszy obszar to są zadania związane z działalnością w terenie, zadania kontrolne, weryfikacyjne, kontrola legalności pobytu, kontrola legalności zatrudnienia, to przeciwdziałanie wszelkim przestępstwom o charakterze granicznym. I drugi obszar to obszar związany z zapewnieniem bezpieczeństwa na granicy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym, który jest zarówno granicą zewnętrzną, jak i granicą wewnętrzną. I tutaj realizujemy zadania związane z kontrolą bezpieczeństwa, z nadzorem nad kontrolą bezpieczeństwa, z kontrolą ruchu granicznego, z zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnym, ale również i zabezpieczenia pirotechnicznego, jeśli chodzi o kwestie właśnie podróżnych przemieszczających się i wybierających nasze bydgoskie lotnisko. W tym pierwszym obszarze, gdzie jest najwięcej pracy? To głównie działania związane z kontrolą legalności pobytu, ale również i kontrolą legalności zatrudnienia. Są tu jakieś problemy? Straż Graniczna, realizując te zadania, podejmuje również kontrolę pracodawców, przedsiębiorstw. I tutaj te zadania realizowane są bez żadnych problemów, w sposób płynny i sprawny. Nabór kandydatów do służby w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej trwa. W tym roku proponuje się, że w ramach właśnie tego oddziału aż 160 funkcjonariuszy ma przybyć. Powiedzmy jeszcze, zanim powiemy o tych szczegółach dotyczących naboru, ten Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, jakie obszary obejmuje? Nadwiślański Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie skupia w strukturach 7 placówek. I to jest województwo, zasięg województwa łódzkiego, województwa mazowieckiego i województwa kujawsko-pomorskiego. Placówka Straży Granicznej w Bydgoszczy jest jedną z placówek wchodzących właśnie w skład Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Wiemy, jaki obszar, a teraz powiedzmy, na kogo czeka ten oddział. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej rekrutuje około 160 funkcjonariuszy. Funkcjonariuszy, którzy po przejściu odpowiedniej procedury kwalifikacyjnej rozpoczną pełnienie służby w jednej z 7 placówek Straży Granicznej, kandydaci z województwa kujawsko-pomorskiego, a następnie funkcjonariusze będą realizowali zadania w placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy, która swoim zasięgiem obejmuje całe województwo kujawsko-pomorskie. O zadaniach też za chwilę powiemy, ale jeszcze, panie komendancie, dopowiedzmy, kto ma szansę na taką pracę. Szanse mają kandydaci posiadający obywatelstwo polskie, niekarani, posiadający co najmniej średnie wykształcenie i ci, którzy oczywiście złożą dokumenty aplikacyjne, a następnie przejdą 2 etapy postępowania kwalifikacyjnego. Nadwiślański Oddział Straży Granicznej oferuje różne możliwości, ale chciałabym na niektóre z nich zwrócić w naszej rozmowie uwagę. Ekspert do spraw fałszerstw dokumentów. Jakie warunki musi spełniać? Oczywiście funkcjonariusz po odbytym szkoleniu podstawowym podejmuje służbę czy to w grupie służby granicznej, czy to w grupie bezpieczeństwa lotów. I tak naprawdę od swoich predyspozycji będzie zależało, jakie zadania w przyszłości będzie wykonywał. Na pewno od przyszłych specjalistów do spraw dokumentów wymagana jest przede wszystkim znajomość tych dokumentów, sposób zabezpieczenia. Oczywiście jest to poparte wcześniej wieloma specjalistycznymi szkoleniami, które my jako Straż Graniczna realizujemy w jednym z ośrodków szkolenia, które są na terenie całej Polski.
A od eksperta do spraw pirotechniki, czego się wymaga? To jest proces długotrwały. Oczywiście funkcjonariusz zdobywa poszczególne szczeble wiedzy na tym właśnie stanowisku. Tu też przede wszystkim ważna jest percepcja, ale też i odpowiednie przeszkolenie pirotechniczne, zarówno z zakresu rozpoznania, następnie neutralizacji. I po odbyciu takiego szkolenia funkcjonariusz zajmuje podstawowe stanowisko zajmujące się tego typu zadaniami, a następnie oczywiście zdobywając doświadczenie awansuje w hierarchii służbowej. I jeszcze funkcjonariusz w zespole interwencji specjalnych, powiedzmy, jakie tutaj oczekiwania? To głównie sprawność fizyczna, bo zespół interwencji specjalnych to ten zespół, który realizuje zadania w Międzynarodowym Porcie Lotniczym, szczególnie w stosunku do pasażerów, którzy swoim zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu lotu. Tak więc tutaj przede wszystkim jest wymagana sprawność fizyczna, ale również i odpowiednia znajomość techniki, taktyk, interwencji. Tych możliwości, jakie daje Nadwiślański Oddział Straży Granicznej, jest o wiele więcej. Jeszcze tylko szybciutko przytoczę. Jest to też logistyk, absolwent lub nawet student prawa, informatyk czy też przewodnik psa służbowego. Ale nie tylko, bo proponujecie Państwo również służbę poza granicami naszego kraju. Straż Graniczna daje bardzo szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Tak jak pani redaktor powiedziała, to nie jest tylko służba na miejscu. Oczywiście nasze główne zadanie to jest zapewnienie bezpieczeństwa, ale też i ochrona granicy państwowej. Dodatkowo nasi funkcjonariusze w ramach misji bilateralnych, ale także w ramach służby w agencjach Frontex mogą pełnić tę właśnie służbę w różnych miejscach kraju, tam gdzie aktualnie jest potrzeba. Panie komendancie, wiadomo, że i uposażenie jest bardzo istotne. To na jakie środki może liczyć taki funkcjonariusz? Funkcjonariusz po odbytym szkoleniu ma zagwarantowane uposażenie w wysokości około 5400 zł netto. Mówię tutaj o przede wszystkim funkcjonariuszu, który ma wiek do 26 roku życia, natomiast po 26 roku życia jest to około 5100. Oczywiście to uposażenie sukcesywnie wzrasta z zdobytym doświadczeniem, ze zdobytymi stopniami w poszczególnych korpusach podoficerskich, chorążackich, oficerskich. Tak więc rozpoczynają ci Państwo swoją przygodę ze Strażą Graniczną właśnie od takich kwot. Panie komendancie, w tym miejscu nie sposób nie zapytać się, w jaki sposób Pan tę przygodę rozpoczął ze Strażą Graniczną. Rozpocząłem służbę na warszawskim Okęciu i kontynuowałem ją następnie w placówce w Łodzi, przechodząc wszystkie szczeble kariery zawodowej, od szeregowego przez chorążego aż do stopnia podpułkownika, obecnie komendanta placówki Straży Granicznej Bydgoszczy. Patrząc na tę służbę, były jakieś bardzo trudne momenty? Służba to jest dużo wyzwań, ale też i dużo satysfakcji. Nie wyobrażam sobie dzisiaj, gdybym miał podejmować podobny wybór wtedy, kiedy go podejmowałem, żeby wybrać inaczej niż to, żeby przystąpić do służby Straży Granicznej. To jest styl życia, można powiedzieć, i serdecznie zachęcam wszystkich Państwa do wstąpienia w szeregi Straży Granicznej. I zachęcacie Państwo także, wskazując na to, że możliwe są również i dodatki finansowe, ale też i ten wiek emerytalny tutaj jest bardzo korzystny, to przejście na emeryturę. Tak, to 25 lat służby, tak więc tutaj jak najbardziej z punktu widzenia lat do emerytury jest to atrakcyjna zachęta, co w połączeniu z uposażeniem, ale również i
specjalistycznymi szkoleniami, możliwością samorozwoju zawodowego i rozwoju zawodowego w ramach Straży Granicznej, ale również i pełnienia służby poza jej granicami, to jest to na pewno zachęta dla ludzi młodych, szczególnie tych, którzy chcą związać swoje życie zawodowe z mundurem. No, zachętą są też te dodatki, o których wspomniałam, na przykład do zakupu mieszkania albo domu chociażby. Na ile wojna w Ukrainie zmieniła specyfikę pracy Straży Granicznej, patrząc chociażby z perspektywy Bydgoszczy? Wybuch wojny na Ukrainie to trudny czas dla nas wszystkich. Funkcjonariusze bydgoskiej placówki współdziałali z wszystkimi instytucjami, służbami i urzędami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Przede wszystkim tutaj nasza główna rola wspólnie ze służbami pana wojewody, ale również i służbami policji, straży pożarnej koncentrowała się głównie na organizacji i zabezpieczeniu i udzielaniu pomocy uchodźcom z Ukrainy, to również i służba w punktach recepcyjnych i cały szereg działań z tym związanych. Ale też służba na granicy, bo też funkcjonariusze z Bydgoszczy tam właśnie się też udawali. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Bydgoszczy realizują zadania nie tylko w kujawsko-pomorskim województwie, natomiast wspierają również swoich kolegów, w tym kolegów właśnie na granicy polsko-ukraińskiej, niosąc pomoc obywatelom Ukrainy, ale też i koncentrują się oczywiście na tych zadaniach, które zostały przypisane nam jako funkcjonariuszom właśnie Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy, tutaj w województwie kujawsko-pomorskim. Panie komendarzie, powiedzmy jeszcze, bo mówimy o tym naborze do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Gdyby ktoś tych szczegółowych informacji szukał, gdzie może je znaleźć? Szczegółowe informacje są zawarte i zamieszczone na stronie internetowej Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Tam chętni kandydaci zdobędą wszelkie potrzebne informacje. W przypadku oczywiście pytań jesteśmy do dyspozycji również w Placówce Straży Granicznej w Bydgoszczy, w siedzibie Międzynarodowego Portu Lotniczego przy ulicy Paderewskiego. Tam też udzielamy odpowiedzi na wszelkie pytania, ale również też i przyjmujemy dokumenty aplikacyjne, które następnie rozpatrywane są przez Nadwiślański Oddział Straży Granicznej. A do służby zapraszał podpułkownik Rafał Grzejszczak, komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy. Dziękuję panu raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu. 18:10 jak zawsze. Zapraszam. Rozmowa dnia. Do zobaczenia.